Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo wdzięczni panu dyrektorowi, panu staroście za gościnność tutaj w Nysie, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, w którym mamy i liceum, i technikum. Mamy ponad 1000 uczniów, ponad 100 nauczycieli. Nie mamy żadnego wakatu. Nie mamy żadnego wakatu. Wakaty są może u Trzaskowskiego w Warszawie, być może u Jaśkowiaka w Poznaniu, być może u Dulkiewicz w Gdańsku, bo nie płacą nauczycielom tak, jak powinni płacić. Dziadują na nauczycielach, wydają na jakieś głupoty, a tutaj wakatów nie ma żadnych. Szkoła się rozwija. 70 lat obchodzi ta szkoła i w ramach tego 70-lecia, oprócz tego, że za chwilkę otwieramy wspaniałą salę gimnastyczną, zbudowaną za zdecydowanie ponad 12 milionów złotych, z czego 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z Polskiego Ładu Inwestycyjnego, z funduszów rządowych, i gdyby nie ten Polski Ład Inwestycyjny i fundusze rządowe, to ta szkoła dalej nie miałaby tej sali gimnastycznej, ale to też jest wizja i pana starosty, i starostwa, i powiatu jako organu prowadzącego, i pana dyrektora, i zarządzających tą szkołą, i ta sala za chwilkę będzie na 70-lecie uroczyście otwarta. To dziś również w ramach tego 70-lecia mamy zjazd wszystkich kuratorów z oświaty z całej Polski, ze wszystkich 16 województw, i dyskusja na bieżące tematy oświatowe, też te dotyczące wakatów, których nie ma poza tymi centrami wielkich miast, gdzie prezydenci z Platformy dziadują na nauczycielach. Rozmawialiśmy o tym bardzo przykrym incydencie tutaj z liceum w Kędrzynie-Koźlu, gdzie nauczycielka, próbując wykorzystać fakt, że startuje z list Platformy Obywatelskiej, próbowała wyciągnąć młodzież z liceum na antypolski, skandaliczny paszkwil pani Holland dotyczący służb mundurowych, wojska, straży granicznej, funkcjonariuszy, którzy dzisiaj, również dzisiaj pilnują granicy na wschodzie, żeby nie było tu nielegalnych imigrantów przerzucanych przez Łukaszenkę i przez Putina. Na szczęście mądrość rodziców jest ogromna i za to rodzicom niezwykle dziękuję, bo to rodzice powstrzymali ten nikczemny akt próby ideologizacji dzieci, młodzieży w polskim liceum i próby zaprowadzenia ich na paszkwil, który naprawdę powinien być piętnowany, bo to jest pierwszy tego rodzaju paszkwil antypolski od czasów powojennych, od czasów wojennych, który dotyczy nie historii, bo mieliśmy różne filmy, które przedstawiały w bardzo ciemnych barwach Polaków sprzed 70-80 lat, jak Pokłosie, jak W ciemnościach, jak Ida, jak różne, które pokazywały Polaków głównie ze złej strony. To jest pierwszy film, który jest paszkwilem o osobach, które dzisiaj pełnią służbę na granicy, strzegąc granic Rzeczpospolitej Polskiej i przede wszystkim mieszkańców całej Polski. Próba wyprowadzania młodzieży na tego rodzaju filmy rzeczywiście spotkała się z reakcją rodziców. Rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy. To jest potwierdzenie tezy, którą głoszę. Mamy w Polsce znakomitych rodziców, którzy świetnie wychowują w zdecydowanej większości swoje dzieci, i przykład z Kędzierzyna-Koźla to pokazuje. Ale dziękuję też panu kuratorowi za to, że zareagował błyskawicznie. Jednym z tematów naszego spotkania z państwem kuratorami i z parlamentarzystami, z panią poseł Katarzyną Czocharą, Violettą Porowską, z panem wojewodą opolskim, z panem rektorem Politechniki Opolskiej, było również dyskusja z panem posłem Pawłem Kukizem na temat tego, co ogłosiłem jeszcze miesiąc temu z mównicy sejmowej. Oto powstała i jest już ukończona broszura Demokracja Bezpośrednia. Broszura, którą napisał pan profesor Mirosław Matyja, znakomity politolog i znawca tematyki demokracji bezpośredniej, doktoryzował się również z tego, praca naukowa jego tego dotyczy. Broszura świetnie obrazowana, także w formie elektronicznej, która dziś trafiła już do państwa kuratorów i od poniedziałku będzie również w formie elektronicznej promowana przez państwa kuratorów na zajęcia fakultatywne. Promowana. Nie będzie żadnego zobligowania nauczycieli do używania tego, natomiast jest świetnie opracowany materiał na temat istoty demokracji bezpośredniej i budowania prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa, aktywnego społeczeństwa, które nie tylko bierze, ale może brać przede wszystkim, ma taką realną możliwość brania spraw w swoje ręce. Pan poseł Paweł Kukiz od lat, w ogóle tym to był powód, dla którego zajął się polityką, odchodząc od tego, co robił wcześniej, przynajmniej na taką skalę jak wcześniej, bo demokracja bezpośrednia to była istota jego działalności, i my, środowisko Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowaliśmy, że będziemy ten postulat Pawła Kukiza realizować w praktyce. Dziś jest ten dzień, kiedy zaczynamy go realizować w praktyce, przekazując tę broszurę również w formie elektronicznej państwu
kuratorom. Broszura świetnie opracowana ze wszystkimi najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi demokracji bezpośredniej, no i pokazująca się w bardzo ważnym momencie, wówczas kiedy opozycja totalna, a tak naprawdę totalitarna, bo kłamstwo za kłamstwem pokrywane następnymi, przygrywane następnymi kłamstwami po to, żeby to już wcześniejsze nie było do zdekodyfikowania, postanowili unieważnić referendum, zanim się ono odbyło. Postanowili zbojkotować referendum i zniechęcać społeczeństwo do odpowiedzi na cztery kluczowe pytania w ramach demokracji bezpośredniej, więc cieszę się, że właśnie teraz, panie pośle, ta broszura świetnie przygotowana trafi do polskich szkół, do fakultatywnego wykorzystania. Bardzo dziękuję.